Wysoka Rado. Samorządowcy przed rozpoczęciem lutowego posiedzenia Rady Miasta Bolesławiec pożegnali trzy panie odchodzące na emeryturę. Pierwszą z nich była skarbniczka gminy miejskiej Bolesławiec Mirosława Mitek. W zasadzie to już nic nie powinno mówić po tych brawach. Ja bardzo żałuję, że pani skarbnik nie będzie. Nie wiem, co powiedzieć, naprawdę, ale to była kobieta, która miała pieniądze, udawała, że nie ma, ale jak już było ciężko, to zawsze dawała te pieniądze. I naprawdę wielkie, wielkie podziękowania za współpracę, za tyle lat pracy. Niech pani się przyzna, pani skarbnik, ile pani lat pracowała w tym urzędzie? 24 lata i cały czas pani pilnowała tych pieniędzy. Zawsze wszystkie kontrole wychodziły bardzo dobrze. Także jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowania. Pożegnano także Danutę Zamaro, szefową Dziennego Domu Senior Plus w Bolesławcu. Proszę sobie wyobrazić, że pani Danuta Zamaro pracuje na stanowisku kierownika naszego Domu Dziennego Pobytu od 1 października 1990 roku. Także jej staż jest również tutaj okazały imponujący. Myślę, że warto jest podziękować pani Danusi za wiele, wiele pracy, którą włożyła w znakomite, dobre funkcjonowanie tej naszej placówki. Zacznę może od tych najbardziej spektakularnych osiągnięć. Między innymi dzięki pani Danusi nasze miasto uzyskało dwa razy wyróżnienie. Raz ze strony Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za wyjątkowy wkład w promowanie, krzewienie i rozwój troski o naszych seniorów. A niewiele lat później odbieraliśmy również poniekąd dzięki pani Danusi nagrodę od Rzecznika Praw Obywatelskich za wkład w politykę senioralną miasta. Na emeryturę przechodzi też Grażyna Strzyżewska, wieloletni pracownik Urzędu Miasta, która w ostatnim czasie była wiceszefową Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu. Pani Grażyna naprawdę jest bardzo, czy była bardzo doświadczonym pracownikiem. Wiele lat pracowała tutaj w Urzędzie Miasta, w Wydziale Komunalnym. Jak sami wiecie, to jest wielki przekrój spraw. Następnie była zastępcą dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Następny wielki przekrój spraw. Pracowała bezpośrednio z ludźmi. To jest naprawdę bardzo ciężka praca i taka wymagająca. Trzeba czasami zachowywać spokój. I pani Grażynie się to udawało. Ja bardzo korzystałam z doświadczenia pani Grażyny. Ona wszystkie przepisy ma w jednym palcu, naprawdę. Nawet dzisiaj możemy jej zrobić egzamin i ona wszystko będzie wiedziała. Nadążała za tymi zmieniającymi się bez przerwy przepisami. No to, że mieliśmy czysto w mieście, to, że mieliśmy mieszkania, to, że jakoś z tymi ludźmi się udało rozmawiać, to wszystko jest zasługa pani Grażyny. Ja bardzo, bardzo dziękuję za tą dotychczasową pracę.